Dziękuję Państwu radnych. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Domański, proszę bardzo. Będę występował w trzech osobach. Jako sąsiad, mieszkaniec Klin, jako dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki, jako przewodniczący Komisji Kultury. Otóż w tą sobotę odbywa się piknik sąsiedzki na ulicy Homolacza. Jest to wynik, efekt tego, że tam ta odnawierzchnia się nam zrobiła ładniejsza. Sąsiedzi się skrzyknęli, w nazwie składkowej zorganizowaliśmy piknik. W związku z tym piknik się nazywa Zamknięcie ulicy w związku z otwarciem. Cokolwiek by to nie znaczyło, ma być dowcipnie. I tworzy się zalążek Komitetu Obywatelskiego, czy powiedzmy towarzystwa, którego celem będzie uzyskanie specjalnej nazwy dla tego miejsca Krakowa, to jest enklawa paru ulic. Chce to grono nazywać się Kliny Poranne. I ma być to obywatelska odpowiedź na ponurą nazwę innej ulicy krakowskiej, Poniedziałkowy Dół. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma o 19 godzinie w sobotę czas, będzie występował zespół Mogilanie. Będzie również jakaś dyskoteka, kiełbaska, ognisko, co tam ma być jeszcze. Ewa Kronecka właśnie przyjedzie z pianinem i będziemy przygotować się dziarsko do 11 listopada na rynku krakowskim. Wydaje mi się również, że mogliby radni się kiedyś, że tak powiem, kopsnąć na taką lekcję, ponieważ ani jednego nie widziałem. Dziękuję za wypowiedź. W ramach tego punktu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie w tej sprawie, tylko w ogóle jakichkolwiek ramach oświadczeń komunikatów. Przepraszam, nie oświadczeń komunikatów, tylko spraw bieżących, wolnych wniosków. Nie ma. Zatem przechodzimy do punktu 6, oświadczenia i komunikaty. Jeśli nikogo tutaj nie ma, to ja pragnę Państwu przedstawić malutki wyciąg z korespondencji, który dotarł do naszej Rady. Szanowni Państwo, ja mówiłem tu dzisiaj sporo o oszczędnościach, bo też tych oszczędności sporo sami tutaj wdrażamy w życie i są tego efekty w postaci konkretnych pieniędzy, które przeznaczamy chociażby na szkoły, ale na prowadzenie biura. I kolejnym takim przykładem jest to, że od paru dni mamy na naszej dyspozycji urządzenie wielofunkcyjne o wartości około 3000 zł, które pozyskaliśmy za darmo z Urzędu Miasta Krakowa. Mianowicie, może Państwo zauważyliście, że faks, który przychodzą do nas, jest opłakanej jakości. W związku z tym, zamiast wydatkować pieniądze z paragrafu zakupy, zwróciliśmy się z prośbą o udostępnienie nam takiego sprzętu Urzędu Miasta Krakowa, nieużywanego. I się udało takie urządzenie znaleźć. Nie tylko jest nowsze, sprawniejsze, ale jeszcze oprócz tego, że faksuje, to parę różnych innych rzeczy robi. 3000 zaoszczędzone. Bo ja nie mogę się naczytać. A tak, to zawsze faks, tamtego starego panie radny. To jest ze starego, nie z nowego. To jest efekt właśnie starego faksu, czyli coś, czego jeszcze się nie da. Kolejna rzecz. Szanowni Państwo, tym razem kręcą poważna rzecz, chociaż tam to wcale też jakaś bardzo zabawna nie była. Pożyteczna, a teraz pożyteczne i zupełnie nieprzyjemne. Zgłosił się do naszej rady rodzice chłopca chorego na białaczkę z prośbą o zamieszczenie bezpłatne na stronie internetowej naszej rady oraz czasopiśmie dziesiątka ogłoszenia dotyczącego zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia ich syna. Ja ten wniosek przekierowałem natychmiast do komisji kontaktu z mieszkańcami. Komisja w trybie na ogół się zebrała i tego samego dnia jeszcze zaopiniowała pozytywnie ten wniosek. W związku z czym na stronie internetowej naszej rady jest to ogłoszenie, a w najbliższym numerze w dziesiątce będzie to ogłoszenie w formie papierowej. Wszystkich Państwa chętnych do wsparcia tego chłopca, to jest 8-latek, u którego jest napór białaczki. Problem polega na tym, że NFZ refundował jego chemioterapię. Chłopiec okazał się, że ma uczulenie na ten lek. Istnieje oczywiście nowy lek, lepszy, który mu jest podawany, ale nie jest refundowany. I brakuje 70 000 zł. Rodzice znaleźli wsparcie w postaci fundacji, znaleźli 70 000 zł.
na dwa cykle, na kolejne dwa cykle, czyli też 70 tysięcy złotych pieniędzy nie ma. Są one zbierane, gdzie się da. Jeżeli to leczenie zostanie przerwane, to chłopiec nie będzie gotowy do przeszczepu szpiku kostnego. Jeśli nie będzie wykonany ten przeszczep, to jak wszyscy wiemy, białaczka nie jest chorobą lekką, leży z chorobą śmiertelną. Zatem, jeżeli ktoś z Państwa chciałby wspomóc, na stronie Rady Dzielnicy 10, tudzież 10, która będzie wydrukowana na chwilę, znajduje się wszystkie dane do tego chłopca, łącznie z numerem konta. Gorąco namawiam do wsparcia jego życia. Kolejna rzecz, to jest właśnie potwierdzenie o tej maszynie drukującej oraz jakby krótka informacja odnośnie tego, co się działo na ostatnim spotkaniu przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z przewodniczącymi dzielnic. Tam między innymi była mowa o tym, jak zła jest sytuacja finansowa miasta Krakowa oraz o tym, ażeby zagwarantować i środki na wydatki inwestycyjne, ale też na wydatki bieżące, czyli na remonty, i żeby to było jakieś sensownie ułożone w procentach. Taki wniosek został zgłoszony. I to jest tyle z tego wyciągu, który ja przygotowałem. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać z całą korespondencją, to jak zawsze jest ona cały czas do oglądu w siedzibie naszej Rady. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o korespondencję. Nie widzę żadnych zgłoszeń. No widzę. Ja jedną bardzo krótką. Proszę bardzo, pan radny. Ja tylko chciałem w zasadzie zapytać, może pana Murzyna, ewentualnie pana przewodniczącego, co jesteśmy w stanie zrobić jako rada. Ja wczoraj miałem taką grupę mieszkańców z ulicy Landaua u siebie pod domem i będąc bardziej tym faktu szczęśliwym. Natomiast rzeczywiście jest problem. Ulicę Landaua wykonywała firma Omega, jak nas informowali inspektorzy z UKIT-u, jedna z najgorszych w Krakowie, ale wygrywa prawda przetargi z tego, że jest najtańsza. I ulica Landaua, chociaż jest nowo pokryta nowym asfaltem, po prostu jest wykonana w sposób tragiczny. Studzienki są pozapadane, a każde kolejne próby renowacji tej nowej ulicy kończą się tym, że ona wygląda jeszcze gorzej. I teraz ja oczywiście będę napisał odpowiednie pismo, żeby prawda, mieszkańcy jakoś się tam pod tym podpiszą. Czy jest szansa, żebyśmy mogli jakoś przez UKIT wpłynąć na, nie wiem, lepszą reklamę, lepsze reklamowanie tych wad, czy też prawda, jakieś skuteczniejsze egzekwowanie, czy mamy jakieś takie możliwości? Można wiedzieć, czy ulica Landaua była robiona przez UKIT, bo ja tak się przyznam, ze swojej kadencji nie miałem. Przepraszam, tak, bo tam była, tak, tam były wody. Tylko to UKIT powinien wywóz na EBWK, UKIT jako zarządca drogi powinien wywóz na EBWK. No ale wygląda to dość koszmarnie w tej chwili, co jest tak. No musimy interweniować. Pan radny Mikuła. Jest w tej sprawie rozmowa, bo jest okres gwarancyjny. Firmy mają nanieść tam poprawki. Podobna sprawa jest rozmowa z Pełnika i z UKIT-u. Bo mówię, tam jest, no tam część została naprawiona, ale to jest gorzej zrobione niż było, więc to jest czysta abstrakcja. Coś niesamowitego. Firma Inko, która tam, prawda, mieliśmy tam 21 interwencji, a jak było robione ulica Niewolniczańskiego, tam było 21 zgłoszeń, które do mnie wpłynęły. Udało się to bardzo wtedy, pamiętam, panią zresztą wtedy był, prawda? Bardzo fajnie to się udało wszystko rozwiązać, a z tymi ludźmi w zasadzie nie ma żadnego kontaktu, oni w ogóle nie chcą reagować na sygnały mieszkańców. Z mojej strony mogę złożyć tyle, ponieważ to nie jest inwestycja dzielnicowa. No właśnie, dlatego możemy zrobić szybko w sposób nieformalny, naciskać na nich rozmowami telefonicznymi, mailowymi, monitami. Tu też zwrócić się w sposób całkowicie oficjalny poprzez pismo do UKIT-u, ażeby ten wyegzekwował od MPWiK, ażeby ci wyegzekwowali od wykonawcy gwarancji. Dobrze, czy mam coś napisać w takim razie konkretnego? Znaczy, ja mam krótki mail do Rady Pani. Dzielnicy, czego problem dotyczy. Dobra. Jedno, dwa zdania, które się wystarczy. Dobra, dziękuję. Tak, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w jakiejś sprawie? I polecam artykuł jeszcze, to taki drugi głos na Onecie dzisiaj jest o Krakowie, który pan cytuje. Bardzo ciekawy artykuł jest dzisiaj na Onecie, na głównej stronie. Coraz bardziej toniemy, to jest cytat pana Kośmidra i po spodem jest Kraków bankrutuje. Jest bardzo długi artykuł ze wszystkimi politykami z różnych stron i jest to dość ciekawe. Wczoraj odbyła się sesja Rady Miasta i na nim swoje wystąpienie miał m.in. skarbnik miasta.
Sytuacja wygląda bardzo źle. Jeżeli komukolwiek się wydaje, że idziemy ku lepszemu, to się źle wydaje. Jeżeli komukolwiek się wydaje, że będzie chociaż zatrzymany regres, to też mu się źle wydaje. Będzie coraz gorzej, na pewno w roku przyszłym niż w roku bieżącym. Zresztą, jak Państwo zauważyliście, już dzisiaj podjęliśmy co najmniej 3 uchwały, jeśli dobrze pamiętam, związane z tym, że już dziś odebrano nam środki, które jeszcze niedawno nam przyznano na rok przyszły. Także jeszcze nie było, odcinano nam środki na bieżąco, ale nigdy nie odcinano środków z wyprzedzeniem. No cóż, jest jak jest, czy jest źle. Szanowni Państwo, z mojej strony tyle, w niniejszym. Zamykam 24. sesję Rady Gminy Miesiące Soszowice, zwołaną na 13 września 2020 roku na godzinę 18.15 w siedzibie Rady Gminy Miesiące przy inicjatywie karnej 9. Dziękuję bardzo, do widzenia.